pokój i dobro. Drodzy bracia i siostry, muszę wam powiedzieć, że pomimo tego, że jestem zakonnikiem, że jestem kapłanem, że jestem wykształconym teologiem, to bywa, że też mam wątpliwości. Wątpliwości dotyczące wiary, dotyczące moralności, dotyczące mnie samego i Pana Boga. Wiem, że nie jestem w tym sam. Dużo ludzi w różnych sytuacjach do mnie przychodzi czy pisze i też mówi o swoich wątpliwościach i odkrywam, że zarówno ja, jak i te osoby jesteśmy tym faktem często zażenowani. Wiele osób się pyta, czy moje wątpliwości to jest grzech, czy ja powinienem się spowiadać z tego, że mam wątpliwości. Wiele osób jest zażenowanych, że właśnie są postrzegani przez świat jako takie osoby wierzące, a widzą w swoim sercu, że to tak nie do końca, że jest tyle wątpliwości, jest im wstyd z tego powodu, że ich wiara nie jest taka solidna, mocna, tylko pojawiają się na niej te pęknięcia w postaci jakichś właśnie wątpliwości. Dzisiejsza Ewangelia, ona przychodzi do nas z dobrą nowiną, do nas, ludzi wątpiących, bo pokazuje nam, że to jest normalne. Pokazuje nam, że wątpliwości są normalnym elementem bycia człowiekiem wierzącym. Bo nawet apostołowie mieli wątpliwości. Ta Ewangelia, którą dzisiaj czytamy, zakończenie Ewangelii Mateuszowej, ona ukazuje nam pierwsze spotkanie uczniów ze zmartwychwstałym Chrystusem. Według narracji mateuszowej, każdy z ewangelistów ma tutaj troszeczkę inną narrację, choć każdy mówi o tym samym, że Chrystus zmartwychwstał i był widziany przez apostołów. I Mateusz, opisując to spotkanie, które jest w Galilei, gdzie zapowiedziały to uczniom niewiasty, oni udali się i oto objawia im się zmartwychwstały Jezus, ci apostołowie, 11, bo Judasza już z nimi niestety nie ma, widząc Jezusa, z jednej strony oddają Mu pokłon, czyli uznają Go za Pana i Mesjasza. Ale z drugiej strony ci sami uczniowie są pełni wątpliwości. Bo to zdanie należy rozumieć jako właśnie równoczesne. To znaczy, to nie jest tak, że jedni oddali pokłon, a drudzy wątpili. Konstrukcja gramatyczna tego zdania pokazuje, że chodzi o te same osoby, które jednocześnie oddawały pokłon, ale też miały wątpliwości. To oddanie pokłonu to w ogóle jest bardzo ważny gest, bo to nie chodzi o to, że pani Zosia rano, wychodząc na zakupy, ukłoniła się pani Kasi, tak? To nie jest gest grzecznościowy, że oni się ukłonili. Cześć, Panie Jezu. Tam jest użyty grecki czasownik prosekinesan. To oznacza taki najgłębszy hołd. To jest w ogóle etymologicznie pochodzi od takiego określenia korzyć się jak pies przed swoim panem. To jest czasownik, którym określano sytuację, w której na wschodzie sługa padał na twarz przed panem, się jakby całkowicie rozpłaszczał w uznaniu najwyższego autorytetu, którym jest ten król. Tak samo padano na twarz przed bóstwem. Uczniowie, którzy padają na twarz, oni nie tylko, można powiedzieć, pozdrawiają Pana Jezusa. Te upadnięcie na twarz jest wyrazem wiary, zewnętrznym wyrazem wiary w to, że Jezus jest naprawdę Bogiem, wskrzeszonym z martwych Synem Bożym. A jednocześnie ci sami apostołowie, którzy wyznają wiarę, oni wątpią. Rodzą się w nich wątpliwości, które są swoistym protestem ich rozumu, który mówi, no ale jak? Przecież był martwy, przecież widzieliśmy, choć z daleka, bo uciekli, widzieliśmy, że umarł, widzieliśmy, że złożono go do grobu. Jak to jest możliwe? No nie da się. Przecież to jest niemożliwe, żeby ten, kto umarł, znowu żył. Ale ta ich wątpliwość ma też taki wymiar moralny, bo ich wewnętrzne poczucie sprawiedliwości też protestuje i mówi, no ale jak to? Przychodzi, pozdrawia nas, mówi o nas jako o swoich braciach, a myśmy się go zaparli. Przecież myśmy go zdradzili. Wszyscy, nie tylko Judasz. Tak, Judasz go wydał, ale czy my byliśmy dużo lepsi? Uciekliśmy w momencie próby. Nikt z nas nie stanął w jego obronie. Piotr sobie myśli, przecież ja się 3 razy publicznie go zaparłem. A on nawet tego nie wspomina. Nie próbuje się rozliczać. Nie daje jakichś warunków, pod którymi zapomni nam tę wielką zdradę. Przychodzi i nas kocha. I pojawia się wątpliwość, jak to? To Bóg kocha mnie
właśnie takiego, jakim jestem? Kocha mnie pomimo tego, że okazałem się być świnią, że zdradziłem mojego przyjaciela? Takie wątpliwości rodzą się w ich sercu. Co to w ogóle znaczą te wątpliwości? Żeby to lepiej zrozumieć, to warto jest sięgnąć do innych miejsc w Piśmie Świętym, gdzie też jest mowa o wątpliwościach. Ten sam czasownik właśnie, oznaczający wątpliwości, pojawia się w Ewangelii Mateuszowej w tej scenie, gdzie Piotr idzie po wodzie. Podczas burzy Jezus przychodzi, krocząc po wodzie, po falach, do uczniów, którzy są w łodzi. I Piotr, niepewny, mówi do Jezusa: jeżeli to jesteś Ty, każ mi przyjść do siebie po falach. A Jezus mówi: przyjdź. Piotr wychodzi z łodzi, idzie po wodzie, aż przychodzi do Jezusa i wtedy, przerażony falami, wiatrem i tym, że dokonuje czegoś niemożliwego, zaczyna wątpić. I w momencie, gdy zaczyna wątpić, zaczyna tonąć. Jezus podaje mu rękę, wyciąga go i pyta: czemu zwątpiłeś? Właśnie to są wątpliwości. Wątpliwości to jest ten moment, kiedy przestajemy patrzeć w oczy Jezusa i zaczyna nas przerażać to, że to wszystko na nasz mały rozum jest niemożliwe. Wątpliwości są wtedy, kiedy, można powiedzieć, przestajemy patrzeć w Boga, a zaczynamy patrzeć w naszą własną małość i mówimy: nie, no tak się nie da, to po prostu się nie uda. Nie da się chodzić po wodzie. To jest taki wymiar intelektualny tych wątpliwości, ale jest też ten właśnie wymiar moralny, o którym już też wspomniałem, bo to morze, ono jest w Piśmie Świętym symbolem śmierci, symbolem grzechu. Piotr, który kroczy po falach, to jest Piotr, który ma władzę nad swoimi grzechami, nad swoimi słabościami. I dopóki patrzy w Jezusa, to sobie z tym radzi. Ale w którymś momencie patrzy pod nogi i stwierdza: ja nie jestem w stanie sobie z tym poradzić. Moja słabość mnie przerasta, mój grzech jest większy niż ja. I w tym momencie zaczyna tonąć. To jest moment, który zna chyba każdy z nas, kiedy nagle sobie myślimy: nie, no ja jestem zbyt słaby, ja się nie nadaję do tego, żeby być kapłanem, ja się nie nadaję do tego, żeby być ojcem, mężem, żoną. Ja nie potrafię żyć według przykazań, te wymagania, które gdzieś Ewangelia przede mną stawia, to jest ponad moją głowę. Nie, ja jestem słaby, ja mam swoje nałogi, złe przyzwyczajenia. Nie dam sobie rady, zatonę. Tego typu wątpliwości rzeczywiście w nas się pojawiają. One są ze sobą też związane, bo bardzo często te wątpliwości intelektualne są produktem tych wątpliwości na tle moralnym, bo próbujemy sobie racjonalizować, ale to zostawmy na boku. Te wątpliwości, one nie są sprzeczne z wiarą. Wiara, prawdziwa chrześcijańska wiara, to wcale nie jest brak wątpliwości, jak nam się czasami wydaje. Tak naprawdę wątpliwości są jakby drugą stroną wiary. Są jej nieodłącznym komponentem. Dlaczego? Dlatego, bo jesteśmy słabymi ludźmi. I te wątpliwości, które są protestem naszego rozumu, który mówi: nie da się, to jest niemożliwe, zarówno na płaszczyźnie intelektualnej, jak i moralnej. To jest naturalne. Owszem, te wątpliwości, one mogą być przeszkodą w wierze. One mogą stawać się barierą, ale tylko wtedy, kiedy my jesteśmy zadufani w sobie, kiedy jesteśmy pyszni, kiedy jesteśmy egoistyczni. Bo wtedy te wątpliwości nas zawstydzają i chcemy się schować, i chcemy ukryć ten fakt. I wtedy zaczynamy tonąć, bo przestajemy patrzeć w Jezusa, a patrzymy na siebie. Ale wtedy, kiedy my w tych wątpliwościach nie tracimy jakby kontaktu wzrokowego z Jezusem, to one stają się szansą. Bo one pokazują coś bardzo ważnego. One pokazują to, że Bóg jest niewspółmierny z moim intelektem. Wielkość, majestat Boga przerasta moje możliwości zrozumienia, choćbym był Albertem Einsteinem. Pokazuje też, że miłosierdzie Boże przerasta moją sprawiedliwość. Że ja nie jestem w stanie wyobrazić sobie ogromu Bożego wybaczenia. To jest zawsze coś, co będzie większe ode mnie. Dlatego rodzą się wątpliwości. One są znakiem tego, że mam do czynienia z prawdziwym bóstwem, które mnie przerasta, które jest większe niż ja. Człowiek, który nie miałby wątpliwości, to musiałby być
jakiś święty, większy nawet od samej Maryi. Bo przecież i Maryja miała wątpliwości. A jakże mi się to stanie, skoro nie znam męża? No przerastało ją to, przecież intelektualnie to niemożliwe. Raczej taki człowiek, który nie ma żadnych wątpliwości, to bardziej prawdopodobnie jest głupiec. Głupiec, który myśli, że zrozumiał Pana Boga. Przyciął Boga do rozmiarów swojego intelektu i myśli, że ta okaleczona karykatura, ten kadłubek, to jest cały Bóg. I z triumfem obwieszcza całemu światu, że zna wolę Bożą. Wcale jej nie zna, po prostu swoją własną wolę, swoje własne egoistyczne pragnienia nazwał Bożą wolą i mówi, Bóg tak chce. Taki fundamentalista. Albo odwrotnie, mówi po prostu, że Boga nie ma. On to wszystko zrozumiał i on wie, że Boga nie ma. Jeden i drugi w ogóle nie zaczął nawet rozumieć, czym jest Bóg. I niestety, ale jeden i drugi bardzo często w imię swojego ograniczonego zrozumienia i przy swoim braku wątpliwości popełnia straszne zbrodnie. Wątpliwości są potrzebne człowiekowi wierzącemu. Warto tutaj sięgnąć do Księgi Hioba, zobaczyć właśnie tego sprawiedliwego człowieka, którego spotkało nieszczęście i który przez prawie całą księgę, i on, i jego przyjaciele, próbuje to zrozumieć po swojemu. Próbuje udowodnić, że jest sprawiedliwy, czyli opiera się na swojej sprawiedliwości i próbuje rozumowo pojąć to wszystko. A kiedy Pan Bóg przychodzi i objawia swoją chwałę, to Hiob odkrywa to, że jego rozumienie jest niewspółmierne do Bożego. I Hiob mówi tak. O rzeczach wzniosłych mówiłem, to zbyt cudowne. Ja nie rozumiem. Dotąd znałem Cię tylko ze słyszenia. Obecnie ujrzałem Cię wzrokiem. Stąd odwołuję, co powiedziałem, kajam się w prochu i popiele. Hiob wreszcie otworzył się na swoje wątpliwości i te wątpliwości, one stały się dla niego szansą. Bo wątpliwość zawsze niesie ze sobą słowo może, a może jest inaczej niż mi się wydaje. To nas niepokoi, ale to jest też z źródłem pewnej nadziei. Bo w to wszystko wchodzi Jezus. I On mówi do uczniów, dana jest mi wszelka władza na niebie i na ziemi. To znaczy, mam władzę nad wszystkim, bo niebo i ziemia w semickim sposobie rozumienia oznacza wszystko, co istnieje. I mam wszelką władzę nad tym wszystkim. To znaczy, moja władza jest, jakby rozciąga się na wszystko, co jest i na wszystkie aspekty tego. Jezus przychodzi i mówi do ciebie, nie lękaj się, nie lękaj się swoich wątpliwości. One nie są żadną przeszkodą, jeżeli zaufasz mi, bo ja mam władzę nad tym wszystkim, co ciebie niepokoi, co wzbudza wątpliwości. Ja jestem Panem nad tym wszystkim. I mówi ci, jestem z tobą aż do skończenia świata. Zawsze będę z tobą. To obiecał anioł na samym początku Ewangelii Mateuszowej, kiedy nazwał dziecię mające się narodzić Emmanuelem, Bogiem z nami. Jezus spełnia tę obietnicę, mówi, jestem z tobą, ja, wszechmocny Pan, w każdym twoim lęku, w każdej twojej wątpliwości, jestem z tobą. I właśnie dlatego możesz iść. Ten nakaz, który daje Jezus, abyśmy idąc czynili uczniów, bo tak by trzeba było dosłownie to przetłumaczyć, jest możliwy dla nas do spełnienia. Chrześcijaństwo jest drogą, tak na początku nazywano naszą religię. Jest drogą, ponieważ jest czymś aktywnym, dynamicznym. Możesz iść, możesz żyć pomimo swoich wątpliwości, pomimo tego, że nie rozumiesz. Wiara to nie brak wątpliwości. Wiara to to, że idziesz za Jezusem pomimo tego, że czasami nie rozumiesz. Wiara to jest to, że starasz się czynić dobro pomimo tego, że jesteś grzesznikiem i upadasz i na pewno w przyszłości też jeszcze nieraz upadniesz. Ale idziesz pomimo tego. Właśnie dlatego, że świadomość tego, że Jezus w tym wszystkim jest obecny ze swoją władzą, sprawia, że możesz, zawsze możesz mieć nadzieję. Moje i Twoje wątpliwości, bracia i siostry, one nas często ograniczają, one nas zamykają w takim pudełku lęku, sprawiają, że boimy się wyjść do drugiej osoby, boimy się podejmować jakieś działanie, bo lękamy się, że znów upadniemy, wątpimy we własne możliwości, wątpimy w to, czy myśmy to pojęli. Niektórzy na przykład boją się czytać Pismo Święte,
bo mają wątpliwości, czy dobrze zrozumieją, boją się, że popadną w jakieś herezje. Inni boją się zaangażować w relacje z drugim człowiekiem, bo boją się, że znów przez swoją własną niedojrzałość tego człowieka poranią, albo że sobie w tym wszystkim też zrobią krzywdę. To jest normalne. Ale zobacz, że twoja wątpliwość niesie ze sobą nadzieję. Bo ta wątpliwość, która cały czas szepcze ci może, otwiera też szansę. Bo skoro może, to znaczy również, że a może tym razem się uda. Może tym razem nie upadniesz. Może tym razem sobie poradzisz. Jest szansa, bo Bóg jest z tobą, wszechmogący. Dlatego nie lękaj się, bracie i siostro, ale pozwól, aby te wątpliwości stawały się szczelinami nadziei, przez które ta moc Boża będzie się wsączać w twoje życie. Mimo wątpliwości nie lękaj się, ale idź.